Jesteśmy ponownie w nowej odsłonie. Oddaję głos tutaj koledze moderatorowi. Waterproof, witamy. Z utęsknieniem zapewne nas wyczekiwaliście. Obiecany wcześniej gość Marcin Tiburon, Tibura. Ostatnio gwiazda miesięcznika Farmer. Jakub Witkowski, były komentator UFC. No i ja. Czyli przedstaw się. To następnym razem. Jesteśmy w nowym studiu, jak widać, pod palemką. Świeże powietrze, cieplutko. Na dworzu w Polsce całkiem ładna pogoda się zrobiła, ale my tutaj mamy lepszą. Dlatego łapcie od nas słońce. Wysyłamy wam mnóstwo dobrych wibracji. I zapraszam tutaj kolegę moderatora do rozpoczęcia dyskusji z naszym gościem. Ze mną? Cześć Marcin. Cześć. Co tam u ciebie? Dziękuję, dobrze. Właśnie skończyłem niedawno trening i przyszedłem tutaj nagrać program Waterproof. Tak jest, wszystko się zgadza. Komentujemy naszą rzeczywistość. Tak jest. No dobra, Marcin, no dawno się nie widzieliśmy, wbrew pozorom. Powiedz mi jak tam, bo ostatnio rozmawialiśmy chyba przed twoją walką w ogóle z Czarną Bestią, jeśli dobrze pamiętam, nie mieliśmy okazji pogadać po tym. Od tego czasu sporo się zmieniło. Jak tam wygląda twoja teraz przygoda z MMA? No, przygoda od tamtego czasu, jedna przegrana, jedna wygrana, a czasu minęło sporo, więc cieszę się, że niedługo wracam do walk, bo przerwa była długa od ostatniej walki, 7 miesięcy już teraz, więc na walce już będzie 9. Można by powiedzieć, że mógłbym urodzić dziecko w tym czasie, ale... Zmieściłbyś się, no, prawda. No, ale teraz ostatni etap przygotowań do walki. Nie taki ostatni, no, jeszcze 8 tygodni zostało. Jeżeli biorę pod uwagę te wszystkie miesiące, które się... Ostatnim etapem jest zawsze tapering, więc... Nie, znasz dokładnie, ale... ale tak. Regeneracja, rozluźnienie i szybkość. Ale mówiłeś, że przez te 7 miesięcy cały czas byłeś w treningu, tak? To... Tak, robiłem cały czas treningi, zmieniłem trochę, znaczy poświęciłem trochę więcej czasu na treningi funkcjonalne, na jakieś budowanie siły trochę, te spałem Ziemkiewiczem, tak trochę niekonwencjonalnych pewnie metod prowadziliśmy i czekamy na rezultaty. Rzekłbym lekko atletycznych. Tak, tak. Dużo rzeczy mi tam ponaprawiał, porobił. Myślę, że tak już teraz przeszedłem ten okres przygotowań ostatnich, to tak czuję, że efekty są. Znaczy widać, że to się przekłada na pewno w sparingach, a jak na walka pokaże. Tak. A od kiedy pracujecie do mnie? No już będzie rok chyba w marcu, więc to już jest sporo czasu. Mamy naprawdę efekty odczuwalne bardzo mocno. W ogóle oczywiście nie umieszczając roli pozostałych moich trenerów. Nie, ale ja mogę od siebie dodać, że efekty widać w samej sylwetce i postawie Marcina. Wyprostowały mu się nogi, więc to jest tak naprawdę znaczny progres. A co było z nimi wcześniej? Miałeś Wix. Przedtem też mi się zginały, tylko w kolanie. Wiesz, jakby ci się zginały jeszcze do przodu, to byłbyś odporny na balachy, nie? Tak. Ale się nie zginę. Ale nie masz tego handicapu, nie? Tak. Marcinie, a powiedz mi, czy w jakikolwiek sposób ta długa przerwa, bo ona była jednak dosyć długa, wcześniej miałeś taką przerwę, gdy byłeś w zawieszeniu między M1 a UFC, czy ta długa przerwa dała ci się we znaki jakoś mentalnie, tak? Czy psychicznie? Czy to oczekiwanie na walkę było dla ciebie trudne? Bo jesteś na stand-by od października. Trudno powiedzieć, że było trudne, bo wtedy jak w październiku nie wiedziałem, że ta walka odbędzie się dopiero w kwietniu. Myślałem, że wskoczy wcześniej, więc trenowałem sobie z myślą, że prawdopodobnie może ze dwa miesiące zawalczę. Od stycznia dopiero wiem, że ta walka odbędzie się 20 kwietnia i to było dla mnie no tak dość trudne, bo jednak to były ciągle 4 miesiące do walki. Natomiast teraz jest marzec, mogę powiedzieć, że walka jest w przyszłym miesiącu, więc już mam ten okres za sobą już. Takiego wyczekiwania teraz już jest, że tak powiem, spinka się zaczęła i trzeba mocno zapierdzielać. A lubisz ten okres taki już bezpośrednio poprzedzający walkę? Takiego właśnie spięcia, trochę podkręcenia obrotów? Lubię, bardzo lubię, bo to są już, wiesz, dodatkowe emocje wchodzą, bo już zaczyna się taki okres, gdzie musisz wiedzieć, że zaczynasz się dobrze czuć, że to, co robisz, przynosi efekty. I każdy właściwie trening, na który chodzę, jest obciążony takim
dodatkowym stresem. A walka sama w sobie to też jest stres, adrenalina i tak dalej, a wydaje mi się, że większość, a jak nie wszyscy zawodnicy robią to właśnie dla tej adrenaliny, więc ona się już powoli zaczyna nakręcać i lubię to. Dobrze ci z tym? Dobrze mi z tym. Na bandzie bym chyba nie skoczył, ale taką adrenalinę do czegoś bijesz, Marcinie? Co? Piję do tego, że liny nie są aż tak, nie ufam tym linom. Boję się, że to wiesz, żeby guma nie pękła. No dobra, a powiedz mi, bo jeszcze w międzyczasie, tam pomijając twoją karierę sportową, zacząłeś się udzielać trenerską też, razem zresztą z siedzącym tutaj twoim kolegą Kamilem. Otworzyliście, znaczy Kamil otworzył klub, ty jesteś tam trenerem, jak się z tym czujesz? W ogóle myślałeś kiedyś o tym, żeby twoja kariera zawodnicza przerodziła się w trenerstwo, czy to w ogóle jeszcze gdzieś tam pieśń przyszłości? Raczej przyszłości. Na razie to i tak cała moja uwaga się skupia na tym, żeby się przygotować przede wszystkim do walk, a to, że zacząłem prowadzić treningi w Alligatores, to jest takie związane trochę właśnie z rozwojem samego siebie, bo uważam, że jednak jak się prowadzi treningi, jak się te techniki, na techniki trzeba spojrzeć z perspektywy kogoś, kto pokazuje, to jednak się zauważa nowe elementy. Zagłębiasz się w mechanikę. Zagłębiasz się w mechanikę, tak. I sam odkrywasz troszeczkę nowych elementów. Często jest tak, że na grupie pokazujesz technikę, a dookoła siedzi mnóstwo ludzi i ktoś tam traci skupienie i nie widzi tych elementów. I też mnie też to spotyka, że trening trwa już tam drugą godzinę czy coś, no to jednak to skupienie słabnie. Ale tu jak pokazujesz, cały czas musisz być skupiony, musisz te elementy, a to są też te moje treningi, to jest grupa początkująca, więc te elementy są takie już podstawy, więc fajnie do nich wrócić, sobie przypomnieć, bo jednak to tak czy siak ucieka. A ja ze swojej strony mogę dodać, że mamy bardzo fajny feedback, w sensie, że klienci klubu są bardzo zadowoleni z treningów Marcina, więc zapraszam cię, Jakubie, gdybyś chciał spróbować MMA. Ja się brzydzę przemocą. A ty nie chciałbyś spróbować MMA, nie? No może i bym chciał, ale już jestem za stary. Ale za stary. Ale jest Fame MMA, może. Wiesz, rozkręci nam się program, troszeczkę nabierzemy oglądalności, także na Fame MMA 10. Rzucić trochę bardziej... Trochę mięsem porzucać. Efektywami. No może tak. Chciałbyś kogoś obrazić? Mógłbym się nie odnaleźć na takiej konferencji prasowej, jak ostatnio się odbyła. Ja wiem. Dobra. Ja bym cię widział w tym. Czemu? Ale to z tobą moglibyśmy ewentualnie tam się obrzucać mięsem. Nawzajem? To my mógłbym pocisnąć. Czy Tyburę byśmy obrzucali mięsem? Chyba, że we dwóch. No, jednocześnie. To tak. Jednocześnie to tak. No, byśmy go zakrzyczeli. Byśmy się uwiesił na głowę i wiesz, dar mu się do ucha. Dałoby radę chyba. Może tak. Musisz stosować taki przerywnik, jak już będzie za dużo, to będzie takie. Mało, no. Myślisz, uważasz, że mało mi tych łokci od ciebie? Tak, mało. Trafiłem Kamila łokcią w oko, jakbyście nie zauważyli. I udaje, że to był przypadek. Tak, to był przypadek. A jak się odnosisz w ogóle do takiego projektu jak Fame MMA? Ty jako... Jak ambiwalentny mam stosunek. Nie naprawdę nie mierdzi cię to, nie denerwuje, nie masz czegoś takiego, że dlaczego coś takiego na twoim sporcie. Wiesz co, to odbywa? Jest tak, że friki w MMA były już wcześniej, więc były friki MMA na tej samej gali, na której walczyli zawodnicy MMA, więc moim zdaniem to już ktoś dał wcześniej na przyzwolenie na to, żeby to robić. Ale bez przesady chyba. No tak, ale ktoś już wcześniej dał przyzwolenie na to, żeby to robić, więc ktoś poszedł o krok dalej i zrobił galę dla frików, nie? Freaków. Rundy dwuminutowe, wiesz. Więc, a zawalczyłbyś jako przerywnik w takiej gali frików, tak żeby... Wolałbym nie musieć tego. Ale na zakończenie kariery potem tak. Jeszcze, nie. Wiesz, tak czy siak, żeby nie. Podbić jeszcze swoją koniunkturę, nie. Czemu nie? Nie. Ty, no dobra, za lajki. Nie kończ mu kariery na razie, jeszcze tak. Mam wiesz. No ale to mówię za jakieś 15 lat. Bo ile ty masz? No 23? 24 w tym roku. No to jeszcze długa kariera. Jeszcze świetlana przyszłość przed tobą zapewne. No, jeszcze masz czas, czyli Fame MMA jeszcze poczeka na ciebie trochę. No dobrze. A najbliższa walka? To bo no, w tym czasie rozmawialiśmy też, miałeś mieć innego przeciwnika, w końcu będziesz się bił z Szamilem Abdurakimowem. No ja zgłaszałem gotowość do walki z Aleksiejem Olejnikiem, bo on był po walce też w... Ta gotowość była już od października chyba, tak, nie? No, tak, on był po walce z Huntem, nie? Z Huntem. Tutaj dążyliśmy do tej walki, bo jest
zawsze jest lepiej bić się z kimś wyżej notowanym, a on akurat... A na którym ty jesteś teraz? Ty jesteś 10 teraz? 10. A on po tej walce z Huntem troszeczkę też poszedł do góry, więc wydaje mi się, że była to dobra walka, ale nie... No nie zgodzili się na tę walkę. Szukali kogoś z pierwszej dziesiątki, z pierwszej piątki, bo chcieli takiej bardziej większej walki, ważniejszej. Z tego co wiem, później zgodzili się na walkę z Wolfem Harrisem, który jest 14 i który od razu wpadł na dopingu. Więc aktualnie Aleksiej Oleinik jest bez walki, ale ja już wtedy byłem podpisany, podpisano miałem umowę na walkę z Szamilem Abdurakimowem i to jest taki pierwotny plan, który został utrzymany, nic nie zmieniło. No a jak podchodzisz do tej walki? On jest taki niewygodny dosyć. Trudny rywal, bardzo trudny, bo jest tak trudno u niego szukać takich szablonowych... Jest silny w każdej płaszczyźnie tak naprawdę. Jest tak, bo tam i kickboxing, i zmienia, zapasy. Dostosowuje swoją taktykę do przeciwnika, jest i potrafi znokautować, i potrafi poddać. Jest bardzo stabilny, będąc na górze. Silny jest w klinczu, w zapasach. Tak, widać, że też górę ma bardzo mocno zbudowaną. Nie chciałbym tutaj mówić, że jestem też taki słaby. No ale już poruszyliśmy ten temat, że jesteś dużo mocniejszy niż rok temu. Po z ziemniakiem już jest zupełnie inaczej. Ale bardziej się, tak, lubię się nastawiać na zawodnika, który że jest lepszy niż mi się wydaje. O, bardziej. Niż naprawdę pomaga ci to mentalnie? Pomaga mi to mentalnie, tak. To ciekawe podejście. No, Czyli lubisz stawiać się w roli underdoga trochę? Przed każdą walką? Tak. No, wydaje mi się, że to psychicznie mi pomaga. Trochę mnie bardziej motywuje do wszystkiego. A bywały takie walki, w których wychodziłeś... Nie wiem, będąc pewnym tego, że wygrasz, że jesteś lepszy, że to ty powinieneś wygrać? To były te, które przegrałem. Pamiętasz, jak kiedyś jeszcze Marcin kiedyś miał... Marcin przegrał wygraną walkę? No, kiedyś przegrał wygraną walkę. No, kilka razy. Dwa razy mu się zdarzyło przegrać wygraną walkę. No przegrał w M1, jedną wygraną walkę. No. Z zawodnikiem lżejszym. A to dawno było. To już dawno było, no i potem ja przegrał. Ostatnio na treningach ci podało jakieś 7-7. To było dawno. No, kto cię poddał z 7-7? Nie pamiętam. Wyparłem to. Wypromuj zawodnika. Wyparłem to, nie ma. No, tego nie ma. No, to też dawno było. Tak. No i walka z czarną bestią, nie? No właśnie, a propos wygranych walk. Jak to powiedział trener trenerów, przegrana, wygrana walka, nie? Dokładnie. Kto powiedział? Trener trenerów, tak mówi. Czyli co? Trener Miłosław. A byliście na 20-leciu pracy trenerskiej? No ja nie byłem niestety. Byłem, byliśmy chyba wtedy na zawodach, na turnieju. Ja nie byłem zaproszony. No ja też nie byłem. Wszyscy byli zaproszeni, oprócz Mariusza Pudzianowskiego. A ja nie byłem. Aczkolwiek był gościem oczekiwanym, bo oglądałem kilka wideo z tego wydarzenia i Mariusz był oczekiwanym gościem, jednak nie dotarł. Mimo braku zaproszenia oczywiście. No tak. Czyli nikt z nas nie był na tej górze? Ja widziałem zdjęcia. Ja filmy. Więc możemy wymienić się doświadczeniem. Nie, może nie. Może kiedyś zaprosimy trenera Mirosława, może będzie chciał przyjść do nas, to porozmawiamy o jego 20 latach pracy trenerskiej. Słuchaj, w swoich powiedzmy rodzinnych stronach jesteś dosyć taką popularną osobą. No można by było rzec, może celebryta to nie jest odpowiednie słowo, ale jesteś tam znanym powiedzmy sportowcem okolicznym. Ostatnio udzieliłeś wywiadu do do magazynu branżowego. No miesięcznika Farmer. Miesięcznik Farmer, tak. Wiesz co, jak ty to odbierasz? W ogóle jak to odbierasz to, że można by było rzec tak, zszedł z traktora do UFC, nie? No tak jesteś... Taki był tytuł? Nie, ale tak powiedzmy w skrócie powiedzmy brzmi ten artykuł. I jak ty się byś do tego odniósł? Wiesz co, zacznijmy od początku. Sama seria tych wywiadów, to ja, nie tylko ja tam będę brał udział, bo z tego co wiem, nawet Justyna Kowalczyk też będzie w tej serii i aktor, na imię Braciak. Marcin Braciak. No nie wiem, ale jest parę osób w tym, którzy się wywodzą z rolnictwa i sama seria tych artykułów ma na celu, że tak powiem, przedstawienie. Nie wiem, czy to jest konieczne, ale przedstawienie rolników tutaj w jakimś takim lepszym świetle. A Justyna Kowalczyk jest rolnikiem? No podobno gdzieś się wywodzi z jakiejś rodziny. No ale w przeciwieństwie do ciebie podejrzewam, że nie zasuwała traktorem po polu. No,
Nie, a skąd wiesz? W sumie tak, no. Nie wiem. No, ale właśnie na tej zasadzie jest seria artykułów. I żeby odjeblać wizerunek, że rolnicy to jednak nie tylko, bo często się tak... Nie tylko palą opony i nie chcą dofinansować? Nie wyrzucają zboża na ulicę, nie? I że nie, to nie są gospodarstwa polskie, tylko niewielkie molochy, które są już tak naprawdę firmami, a nie gospodarstwami, tylko że jest mnóstwo ludzi czy rolników w Polsce, które prowadzą małe gospodarstwo, produkują tą żywność jeszcze nie tak mocno, że tak powiem, nie walą tak dużo tej chemii tam i że te produkty się w sklepach nie pojawiają znikąd. O, podejmę, a ty zwracasz jeszcze... Społeczeństwa, wiesz, nie interesuje się aż tak, więc na tym to polega. I tak udzieliłem wywiadu o sobie jako rolnik. A wracasz jeszcze, no to, że wracasz w rodzinne strony, no to oczywiste, ale pracujesz jeszcze czasem? Tam pomagasz rodzicom, czy generalnie tam pracujesz na, nie wiem, w polu, czy...? No, zdarzało mi się jeszcze w tamtym roku, a w tym już pewnie mniej, bo jednak trochę staram się to robić coraz mniej, bo nie mam czasu, a jednak to zajmuje, ale na tyle nadal jestem posiadaczem tego. Jesteś posiadaczem ziemskim? Posiadaczem ziemskim. Ale posiadam, mogę... Gospodarstwo. Mogę ciekawą... Jestem zarejestrowany w KRUS-ie. Mogę ciekawą anegdotkę przetoczyć, tak jak to lubię. No. Jakubie, jak Marcin kiedyś bił się o pas, o czempionat M1, a w walce, w której go absolutnie skreślałeś i mówiłeś, że jego przeciwnik go zabije, gdzie ja oczywiście nie bardzo się z tobą zgadzałem, jako chyba jeden z niewielu w ogóle na świecie. Wyobraź sobie, że dzień przed wyjazdem na tą galę, dzień przed wyjazdem na galę, Marcin rozebrał cały ciągnik i złożył ponownie. No, to taka ciekawa... Takie... Złożyłem po gali. To jednak trochę roboty, nie? Coś tam się zepsuło w tłokach, no i trzeba było cały silnik rozebrać. Tak, jeszcze... się przypaliło. No. Co będziemy ukrywać? Przypaliła się tarcza sprzęgłowa i trzeba było ją wyjąć. Nie? A to kupę roboty. Jeszcze uwaliłeś. Silnik było, no. Odpalił do nieprzytomności Damiana Grabowskiego. No. To tak, ale to no, bije się w pierś. Myślałem, że Damian wygra tam tą walkę, szczerze mówiąc. A myślę, że teraz będzie ten, co? Że rzucę hejt po stronę. W moją? No. Robimy drobny zalążek. Jestem odporny na hejt. Wiesz, ja mam, wiesz co, ja wiesz, mam w planach karierę w Fame MMA, także no, muszę być odporny na takie rzeczy. Ja się nikomu nie dziwię, że wtedy nie stawiał mnie w roli faworyta kogokolwiek. Ani w żadnej innej mojej walce, no bo każdy ma swoje zdanie i tyle. A i też ktoś może komentować to w internecie jakkolwiek chce. Dobrze, pokomentujmy więc w takim razie. Ja bym chciał jeszcze tylko zauważyć, że ja stawiałem cię w roli faworyta w walce z Czarną Bestią. Naprawdę. No widzisz, przejechałeś, czyli generalnie nie jesteś aż tak dobrym ekspertem, jakby się wydawało. Dwie pomyłki. No w ogóle się nie znam na tym tak naprawdę. Dobrze, a jak skomentujesz ostatnie dwie walki Polaków w największej organizacji na świecie? Zacznijmy od Jana może, tak? Od Jana? No, jak dla mnie walka wyrównana. No, to mamy komentować, przebieg walki, czy to, że przegrał Janek i co, gdzie go to stawia? Może bardziej, wiesz, no, walkę wszyscy widzieliśmy. To, że była ona wyrównana, też widzieliśmy. Jakie są twoje odczucia? Czy jest ci po prostu... No bo mi na przykład jest bardzo smutno. Gdzieś tam koleguję się z Jankiem, a po walce chyba tak był obrażony. Ze dwa dni po do niego spróbowałem zadzwonić, dwa razy nie odebrał ode mnie telefonu. Więc... W ogóle mu się nie dziwię. Też bym od siebie nie odebrał w takim momencie, no ale... Wiesz, podejrzewam, że no, tak czy siak, no Janek tutaj nie chowa głowy w piasek i nie, że tak powiem, nie wyciął się, nie odciął się od mediów i nie siedzi w domu, bo Janek taki jest, że jednak co się nie dzieje, to zawsze wraca i... No jest wesołkiem, tak, no. Z uśmiechem na twarzy, na pewno podszedł do tej walki poważnie, na pewno był mega zmotywowany, ale tutaj przeciwnik też postawił bardzo duże warunki, to nie jest, to jest to, że akurat był niżej notowany, to w tym momencie to... Wiesz, no to jest też człowiek, który pukał do tej czołówki, ale wagi był ciężki. Walka była wyrównana i ja tu się Jankowi w ogóle też nie dziwię, że zaryzykował, bo gdzieś podejrzewam, że nie chciał przewalczyć pięciu rund i ładnie przegrać,
i się zastanawiać, albo się zastanawiać, czy sędziowie go, czy wygrał tą walkę, albo po przegranej, takiej wyrównanej, wysnuwać żali, tak, wysnuwać żali. Zaatakował, nie udało się i ja to, wiesz, nie, w ogóle bym go nie obwiniał. Bardziej mi się to podoba to, że jednak zaryzykował, bo gdzieś tam, no wiesz, wyrównana walka. Ja też nie lubię właśnie zawodników, którzy po wyrównanej walce mają pretensje do sędziów, że a ja gdzieś tam zadałem jeden cios więcej. Lepiej to robić w trakcie walki. Ja tak, wiesz, po porażce z Fabrice Fortunem też tak miałem, że przewalczyłem te 5 rund, wszyscy mówili, że fajna walka, no ale jednak była przegrana, więc lepiej jest wygrać. Lepiej brzydko przegrać. Nie, lepiej ładnie. Lepiej tak, brzydko lepiej przegrać niż ładnie przegrać. Niż ładnie wygrać. Nie, no wiesz, no trudno, no jeszcze się nie udało, ale na pewno Janek nie kończy kariery, tylko wraca z powrotem. Nie spadł za mocno w tym. A właśnie gdzie go to stawia twoim zdaniem teraz? Jak widzisz dalej jego karierę? Bo jeszcze ci przerwę, rozmawialiśmy przed jego walką i powiedziałeś coś takiego, co mnie zaciekawiło, że on pomimo, jeżeli by zwyciężył w tym pojedynku, to tak czy inaczej nie dostałby walki o pas. No to był dyskusyjne. Nie dostał, tylko że na pewno jednak, nie oszukujmy się, no troszeczkę, jeżeli ktoś tutaj, ten sport się też tak zmienia, może się nie zmieniać, taki był, że jednak trzeba dużo krzyczeć i obrażać, żeby dostać tę walkę o pas. No jednak taki nie jest i pewnie taki nie będzie, ale czy Anthony Smith, wydaje mi się, że też był w podobnej pozycji i dostał tę walkę o pas. Bo ty wtedy powiedziałeś, że on nie walczył na galach w Stanach, tylko ostatnie kilka walk stoczył w Europie i to jest mało rozpoznawalny stosunkowo. No trzeba by było, wtedy musiałby na pewno popracować nad tą popularnością swoją tam za tą wielką wodą. No to nie jest, to podejrzewam, że to nie jest tajemnicą, że jakby Janek stoczył, bo ile miał wygrane, 4 czy 5? 4. 4 wygrane walki i wszystkie by były w Stanach, to na pewno by go to stawiało wyżej, no bo jednak tam ta publiczność jest bardziej brana pod uwagę ze względu, chociażby to pokazuje, że wszystkie walki o pas. Miał chyba jedną tylko w Stanach, nie? Z kanonierem. W Kanadzie. Że wszystkie walki o pas odbywają się w Stanach i oni tam bazują przede wszystkim na tej publiczności, nie? Więc nie wszystkie. Australii. Ale ja nie mówię, żeby na pewno nie dostał tej walki o pas. No dobra, a teraz... Janek nie dostał walki o pas, to wszyscy by tylko patrzysz, że Jankowi się należy. By się hejt rozwinął. Jak najbardziej. A teraz się rozwija hejt na Janka. A myślisz, że, na przykład, że zawiódł. Myślisz, że na przykład realna jest walka z Volkanem Ozdemirem? Teraz na tym etapie? Żeby i... A Volkan Ozdemir jest ten? Czy wypadł teraz na walki? Czy mi się wydaje? Nie wiem, bo ja nie do końca, wiesz, śledzę te zestawienia w wadze półciężkiej. No, o wadze półciężkiej za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale chciałem jeszcze zapytać ciebie o twoje odczucia i jak twoim zdaniem zademonstrował się Michał Oleksiejczuk. Kurde, moim zdaniem, no jak się mógł zaprezentować, wygrał przez knockout w pierwszej rundzie, czy to techniczny knockout, czy nie, ale ten cios na wątrobę gratyfikowany bonusem, no to swoje zrobił. A, kieszeń pełna, co? No, a od początku... Znasz to uczucie? No jak nie, przecież dostałeś. Od początku Michał wyglądał bardzo dobrze, szybko się ruszał, w porównaniu w ogóle z tym Gianni Villante, był dużo szybszy. Więc knockout wisiał na włosku od samego początku. A wszyscy, może nie wszyscy wiemy, ale Michał prądu to ma dużo i potrafi tak przewalczyć całą walkę, więc myślę, i że... właśnie, co ciekawe, Michał naprawdę dużo używa tych ciosów na korpus, bo ja pamiętam jak z moim szanownym kolegą Tomkiem Janiszewskim kiedyś toczył walkę w Kraśniku właśnie na TFL-u, to też dużo właśnie rzucał tych strzałów na skaby. I podejrzewam, że gdzieś tam to przełożyło się, że wygrał tą walkę wtedy, bo to zabrało Tomkowi dużo powietrza. Dlatego, a oczywiście przypomnę jeszcze, że w tamtej walce był całkowitym underdogiem, tak? Bo stawał, jeszcze wtedy był dużo mniej doświadczony, miał chyba, nie wiem, z 5 walk albo 4, ze sobą stawał naprzeciwko doświadczonego zapaśnika, no i po prostu go zamęczył. No. Tak będzie wyglądać jego walkę. No też problemem może jego takim jest to, że troszeczkę przyjmuje w tych pierwszych rundach.
zdarza mu się, że to on ten, ale no, tak wielu na jego no może, a uważasz, że to może być jego problemem w przyszłości? Że przejmuje w tych pierwszych rundach? Kurde, wiesz co, on już miał taką walkę, jak pamiętam, na jego ostatnią chyba walkę przed UFC. Mówię w przyszłości takiej dalszej, na przykład za 20 lat. A. Wiesz co, no każdy, to jest sport walki, każdy musi swoje przyjąć, tak czy siak. Oczywiście, nie wiem, czy w JoJo też się czasami zdarza, że przyjmie. Raz można. Ja już dawno nie walczyłem. Ale raz można. Nie myślałbyś, nie myślisz o tym, żeby czasem nie masz ochoty wystartować jeszcze w jakimś turnieju? Ja zapraszam cię na Mistrzostwa Polski, już cię zresztą zapraszałem. Także. A DTC? No mam ochotę. Może się pojawia. Who knows? Who knows? Akurat są po walce, tak? W maju? W maju, 11. Więc jeżeli wszystko będzie dobrze, będzie się ku temu. No a propos takich problemów z głową, to ostatnio gdzieś czytałem jakiś artykuł, że Matt Hughes po tym wypadku swoim zdradza teraz jakieś tam objawy agresji, że bije żonę, coś tam dusi. Wiesz, to jest kwestia wypadku, ale... czy przyjętych ciosów, też nie wiadomo. Bardziej, no wiesz... Ale dużo się teraz o tym mówi, że to jednak się, że te ciosy bardzo się odkładają. Wiesz, Matt Hughes przeszedł operację na otwartym mózgu, wiesz... To podobno, podobno się zmienił zupełnie, w sensie z innym gościem niż był. No tak. Smutna, smutna historia, naprawdę. Żal mi z Hughesa, bo dla mnie on jest... żal. To jest po prostu żywa legenda, nie? Jeden z moich ulubionych zawodników takich oldschoolowych. Jeden tak naprawdę można powiedzieć, ze sztandarowych zawodników UFC, nie? A teraz przeżywa właśnie kryzys wielki życiowy. Jest to smutne, naprawdę mam szczerą nadzieję, że mu się poukłada, nie? No pewnie. Też jest rolnikiem zresztą, nie? I też zasuwa traktorem, kiedyś All Access takie stare jeszcze były. Pamiętasz, jak zasuwał to pole, tak orał, nie? W Polsce wtedy byliśmy jeszcze w XX wieku, jeśli chodzi o rolnictwo. A on już miał takie traktory, że się sprzęgła nie paliły. Tak. O takim marzę. Jeśli chodzi o... Poczekaj, jeszcze tylko tak nawiązując trochę do Hughesa, to przejście na emeryturę GSP. W sensie drugi taki najlepszy zawodnik kategorii półśrednio. On chyba jedną walkę miał na przestrzeni 5 lat, nie? Czyli... No ale teraz już tak oficjalnie gdzieś tam odszedł. Tak, on wtedy też był w zasadzie po zakończeniu kariery, tylko takim nieoficjalnym na walkę z Bispingiem wrócił. Jedyna walka, która teraz go czekała, to walka z Khabibem. A nie chciałbyś zobaczyć jako fan no, takiej walki? Chciałbym zobaczyć, ale czy GSP chciał... Chce mu się ryzykować na zakończenie kariery ewentualnej. Twierdzi, że chciał. A czy to nie jest tak, że on nie ma już za bardzo nic do stracenia? Ma porażkę do stracenia. A kończy karierę jako... Do zyskania. Do zyskania też. Nie, już nie wiem, pomieszało mi się. Ale, ale no tyle wygranych, taki ilość wygranych na sam koniec i teraz na koniec musiałby wiesz, przyjąć porażkę, to jest ryzyko. No i że pewnie tam też pieniądze grały rolę, bardzo dużo chciał za tą walkę i się nie dogadali, więc wolał odejść. Podejrzewam, że na brak... No podejrzewam, że gdyby ta... Zatrudnienia gdzieś tam w innych... No radzi sobie, z pewnością, rzeka, z pewnością sobie radzi. Podejrzewam, no tak, że to było ryzyko przede wszystkim tej porażki, no bo jak Khabib nie było, jest w gazie, ciągle walczył. No aczkolwiek to jeśli by ta walka odbyła się w Kanadzie, na pewno byłby to wielki Super Bowl, nie? Pewnie tak. No GSP jest w stanie ściągnąć stadiony, nie? Akurat w Kanadzie. Lepiej jakby się odbyła między Kanadą a Rosją w połowie drogi. Gdzieś, na przykład w Polsce. W Polsce mogłaby się odbyć. Wydaje mi się, że Kanada i Rosja to z drugiej strony globu się... To gdzie jest w takim razie środek? Gdzieś na Oceanie Atlantyckim. Najwięcej kibiców by wyszło. Tak, zdecydowanie. A może pod wodą w ogóle, nie? Może te rosyjskie łodzie podwodne by pod wodą. A oni na to, że nie powiemy. Mhm. Dobrze, no i teraz Marcinie, słuchaj, czeka nas bardzo ciekawe zestawienie. Gadaliśmy o tej wadze półciężkiej. No i Anthony Smith dotarł do walki o pas z Jonem Jonesem. Sama postać Johna Jonesa, czy jest dla ciebie kontrowersyjna? Nie, kolega z klubu. Nie tylko twój, chciałbym dodać. Wiesz co, mój chyba nie, bo ja nigdy będąc w Albuquerque przez w sumie prawie 5 miesięcy nigdy go nie spotkałem. No akurat... A co, bo nie chodziłeś na treningi? Nie, on nie chodził.
Ja chodziłem, pojawiałem się w klubie. Przynajmniej dwa razy dziennie. A to był czas jego zawieszenia, czy...? Tak. To był czas jego zawieszenia. Nie pojawił się. Więc to raczej kolega Kamila. A jakie było pytanie? Jakie są twoje odczucia względem jego osoby, tak? Bo jest no, kontrowersyjną postacią. Znowu badania komisji antydopingowej wskazały, że jest na soku cały tak, czas. Tak, ale czy to nie jest ten efekt pulsacyjny tak zwany? Tak, zdecydowanie jest to efekt pulsacyjny. I trzeba to jednak wziąć pod uwagę, no i posypać wszyscy hejterzy, niech posypią głowy popiołem, no. No. Ale uważacie, że to naprawdę, że on naprawdę wali towar i to jest... nie, i to jest jakaś tam przykrywka? UFC, USADA czy coś, czy...? Nie wiem, nie skomentuję tego, ale... To mi się wydaje, że takie otwarte... robienie ludzi wała, to chyba nie miałoby racji bytu. Nie wiem, tak nie skomentuję tego, bo... Czy skomentujesz? Ale znaczy... No skomentuj. Nie powiesz jednoznacznie, nie ocenisz go po prostu. Tak. Jednoznacznie. Czy jest złym człowiekiem, czy dobrym? Albo tak, albo nie. Jest... Tak, lub nie. Nie oceniam go jako człowieka dobrego albo złego, oceniam go na pewno jako gwiazdę sportu walki, gwiazdę UFC. Co? Gwiazdę UFC i przede wszystkim wzór do naśladowania dla młodych ludzi. No co to za wzór, który sterydy bierze, no? No ale no, nie oszukujmy się, no, ale my, no, chłopie, no i te, masz tutaj gościa, który non stop zostaje łapany na sterydach. Czyli przekładasz, słuchaj, no, że gorszy jest branie sterydów. Słuchaj, albo wszyscy biorą, albo wszyscy biorą, ale słuchaj, poczekaj, złapali go, to jest inna rzecz, nie? Ale złapali go na sterydach. Trochę już tam wywija w życiu. Co by nie było, słuchajcie, co by nie było, w jego organizmie są sterydy. Ma przewagę czy nie ma? No, no podobno te ilości, ja się na tym nie znam, ale podobno takie ilości nie wpływają na tak, jego performance. Tak, jak ten Jeff Nowicki o tych ziarenkach soli, jak tak, mówił. 52 stary, tysiące. Proszę cię. No. Nie ma przewagę czy nie ma? No ja wierzę, że nie ma przewagi. Wierzę, że jego przewagą się jest to, że... Mi się wydaje, że ma. Oczywiście, że tak, bo nie, wiesz, no każdy no sobie jak, myśli... jak sam powiedział, to nie ten, to nie Turanabol wyprowadził tego high kicka w walce z Cormierem. Nie, no to słuchaj. To generalnie sytuacja wygląda tak, że no po prostu no dajmy wszystkim. No jest, znaczy, jest żeby na towarze. Żeby nie było wątpliwości, ja jestem przeciwnikiem brania sterydów. Jest na towarze, to znaczy, że nie może, no bo ma jakąś tam przewagę. Co by nie było, albo bierzemy wszyscy, albo nie bierze nikt. Ja nie mówię, że wiesz, no to jest temat tabu, tak? W sporcie wiadomo, że albo nie wiadomo, nie wiem, no są metody, podejrzewam, żeby brać, no i to okej, okay. Jeśli został złapany, to znaczy, że nie nadaje no się tak, do rywalizacji. Został złapany, swoje tam odsiedział. No nie, no bo miał skróconą karę. Właśnie o to chodzi. To jest najzabawniejsze w tym wszystkim, że oni mu skrócili tą karę. Wiesz, potrzebowali go po prostu. No. W sensie musiałby... Paru ziomków musiał sprzedać, no ale... Musiałbym tak powiedzieć, że będzie. Nie, ja uważam, że stosowanie sterydów nie powinno mieć miejsca, bo to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia twoich przeciwników i twojego, także no już w to nie wchodźmy. Ale jeżeli faktycznie te dawki, które on ma w organizmie, nie wpływają, a wierzę w to, co mówią tam ci specy od tego, ja się na tym zupełnie nie znam, po prostu wierzę ludziom, którzy... Nie czytasz regularnie for dyskusyjnych? Nie czytam. Ale oglądam podcasty Joe Rogana, więc... Co, czytam? Nie, nic. To do kolegi mówię. Komiksy. To ja uważam, że nie powinno, że doping w sporcie powinien być też zakazany przez to, że no, tak czy siak próbują też wizerunek budować tego sportu, tak? Nie możesz budować wizerunku i na zasadzie, że powiesz, że tam wszyscy mogą brać, albo też... jest próba, nie wiem czy na ile będzie skuteczna ani w ogóle jak są posunięte tam te rozmowy, ale wstawienia ma na olimpiadę, tak? Igrzyska olimpijskie. Na igrzyska olimpijskie, tak? Nawet. Musiałeś mi poprawić. Nawet. Dałeś mi szansę. A myślisz, że to ma rację bytu na igrzyskach? MMA? Nie wiem.
Jakbyś miał wystartować na igrzyskach i stoczyć, nie wiem, no turniej, odbyć turniej w trakcie trwania igrzysk. Igrzyska ale zaraz, jeśli już w ogóle MMA wejdzie na igrzyska olimpijskie, to na poziomie amatorskim i zobaczcie, no, co się dzieje aktualnie z amatorskim boksem. No, boks amatorski gdzieś tam odchodzi w jakimś stopniu do lamusa, no. Nie jest jakieś grono kibiców, które to ogląda. Dobra, musimy powiedzieć jasno. Ja jestem przeciwko dopingowi. Ale rozmawialiśmy o... Teraz ty powiedz. A ty jesteś za. Czy za? Ja jestem jak najbardziej za. No i ja. Budowanie przewagi w sporcie, tylko nie dać się złapać za rękę. A mów wtedy, że nie twoja ręka. Nie, tak naprawdę nie o to chodzi. Złapali go, nie nadaje się do rywalizacji. Tyle. Jeżeli mu to daje przewagę, to nie powinien walczyć. Jeżeli mu to nie daje przewagi... Słuchaj, to ale nie masz problemu z tym, że Jones bierze sterydy, tylko że masz problem z tym, że inni nie biorą. Nie, mam problemy z tym, że dał się złapać. I to jest, wiecie, no, tak jak Jones powiedział, to jest śmieszne. No, to nie Turinabol wyprowadził hejkika, bo to tak naprawdę daje ci przewagę w przygotowaniach, a nie w samej walce. No wiadomo, to wiesz. Wiesz, no możemy tutaj godzinami na ten temat nie chodzi dyskutować. O to, żeby budować końską siłę, czy coś, to tylko... To oglądać. Tak. I tak już pewnie nikt nie ogląda. Tak? No dobra, Anthony Smith ma w ogóle jakikolwiek podjazd do Jonesa? Nie, no takie same jak każdy inny, który jest underdogiem aż tak dużym. Pewnie 20% szans na to, że gdzieś coś trafi, a reszta po stronie Jonesa. A może 10%. A kto miałby... Mi się były takie tak zwane upsety w MMA, że ktoś, na przykład Ronda Rousey z Hoi. Czy Hanan Barão ale... z Dillashawem ta pierwsza walka też nikt mu nie dawał szans. No tak, tylko obie te walki później okazywało się, że ci zawodnicy faktycznie byli dużo lepsi, tak? Holly Holm była dużo lepsza od Ronda Rousey, tak przekrojowo. Tak samo Dillashaw okazał się fenomenem. Obnażył tak naprawdę słabości Barão. Nie wiem, jakim zawodnikiem się okaże Anthony Smith. No właśnie. To też. Znaczy ma na pewno Smith czym uderzyć. Nie, piję do tego, że była, chociażby takim upsetem był Matt Serra z GSP. Także potem się okazało, że jednak może to był, no, może nie Lucky, ja nie lubię w ogóle określenia Lucky Punch, ale że go trafił. Miał wykorzystał jedną na 1000 szans, podejrzewam, wygrania tej walki. I teraz żyje, myślę, że z profitów tej walki tak naprawdę, nie? Bo... Teraz myślę, że mógłby się nie zmieścić w kategorii półciężkiej. Swoją drogą. Ale pod względem wzrostu? No, ale wracając do Smitha, to myślę, że no tak, 10%, jeżeli gdzieś tam coś jakoś trafi, reszta... Będziesz oglądał na żywo? Wydaje mi się, że... Tą walkę? Nie musisz kupować pay-per-view, bo leci na Polsacie Sport. No to pewnie będę. Ale nie ze względu na pay-per-view, po prostu interesuje się MMA. Wszyscy się chyba interesujemy UFC, dlatego tu siedzimy nieregularnie. Tam jest jeszcze jedna dobra walka, która mnie bardzo interesuje. No jest kilka walk, w ogóle jest bardzo dobra karta. Ale też. Usman z Woodleyem, ale mnie najbardziej mnie interesuje walka Askrena. Jak się pokaże Ben Askren z bardzo mocnym zawodnikiem, Robbie Lawlererem. Z kim? Powiem wam po programie. Nie znam. Derufflesem, nie znam pyta. Rufflesa? Nie, no bo naprawdę ciekawy jestem dyspozycji Askrena, jak no w ogóle wypadnie. Ostatnio rozmawialiśmy o Askrenie, jeszcze wtedy nie było, wiadomo, czy jak się przed walką Khabiba z Komorem. Kamil, pojadłowy. Starałem się, ale muszę chyba Jurasa podpytać, on ma dobre metody. Konferencją prasową? Ja nie biorę udziału w konferencjach prasowych, ale ty masz to na bieżąco. Wezmę od ciebie kilka rad. No, twoje odczucia. Ciekawe, czy Ben Askren przyjdzie w Japonkach, tak jak na wszystkie spotkania i gubernacje. Ale UFC daje Japonki, więc może przyjdzie. Nie, Japonek nie. Kuboty. Kiedy Askren ostatnio walczył? Oj, dawno. Nie za Okim przypadkiem? Za Okim chyba ostatnia jego walka była. Go zniszczył, nie? A Rufus? Też dawno walczył. Też dawno. Dobre przywitanie, mocne bardzo, nie? Dla niego. No, no, były mistrz. Może by było inne, no przecież to jest też zawodnik.
Ale nie, mogliby mu dać kogoś na przetarcie delikatnie. Sejrza Muszkata. Briana Barbrenę. No, no i Kamaru Usman też mnie ciekawi. Jest. Czy sprosta? Woodleyowi myślisz? No, myślę, że nie. No myślę, że ma szansę. Ja myślę, że nie. Bardziej mnie ciekawi w tym wszystkim postać kobiego Covidona. Co? Jak się wybawi? Twojego koleżki zresztą, nie? Za nimi biega, no. Był na mediatreningu, wiesz? Nie. No przyszedł, był, no. Kamaru wspomniał mediatrening, to przyszedł z megafonem i krzyczał, że on jest. Jest dobrym kotem, jest kociały. Typowy hejter, nie? Tak. Ale podobno jest tylko taki przed kamerami, że normalnie jest spokojny. No albo chyba, że ten, że Werdum rzuca w niego bumerangiem, nie? To jest spokojnie. Też jest spokojny wtedy, tak. Jest egzaktem. I ucieka, nie? Ucieka, chowa się za samochodami. No dobra. I policję wzywa. Tak mi przyszło do głowy właśnie. Mariusz będzie leżał i płakał? Będzie bity? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja sparowałem z Mariuszem kiedyś, a z Szymonem nigdy nie miałem okazji, więc też nie jest w stanie porównać tylko z perspektywy oglądania ich walk, więc nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. A kto jest silniejszy twoim zdaniem? Jak myślisz? Wydaje mi się, i przecież że... powiedział, że nie no, sparował no, tak z Szymonem. No. Kurde, wydaje mi się, że jednak... Tak. Że Mariusz... Nie wiem, jak to się właśnie przekłada. Trudno mi jest powiedzieć. Sporty siłowe i strongmeni. Kto będzie silniejszy, nie mam pojęcia. Wiem, że Mariusz mocno znowu podbudował się na siłowni, bo też wygląda jakby tej masy... Chyba szykuje się na tą siłę Szymona Kołowskiego, tak. Co? No tak, więc... Myślisz, że zajrzał mu Szymon do głowy gdzieś tam? Może. A to będzie ostatnia walka Budzianowskiego? Też nie. Jedna z? Nie przewiduję. W sensie, po co ty jemu zadajesz takie pytanie? Nie możesz do Mariusza zadzwonić? Zna się na tym, to go pytam. No. Nie, Mariusz się niedawno wypowiedział, że jeszcze będzie za 2 lata chyba się bił. A, mówisz. Chyba, że będzie leżał, będzie bity i będzie płakał. No. To nie. To ja na pewno... Jeżeli chcesz takie pytanie zadawać, to tu powinien siedzieć pewien trener. Zaprosimy go. Tak, mamy w planie zaprosić trenera, trenerów. Trenerze, zapraszamy, jeżeli oglądasz, to... Czekamy na ten moment właściwy. Odezwiemy się niedługo. Będę dzwonił. No dobra, Marcin, o czym byś chciał jeszcze porozmawiać? Kurde, no nie wiem, nie masz pożyczyć 5 dych? Ja mam, mogę ci pożyczyć. On ma klub. Ale oddasz mi 150. On ma klub, to wiesz. Nie, na zeszyt. Treningi na zeszyt prowadzisz po domu. Nie, ale znam kogoś, kto prowadzi. A propos treningów, no niekoniecznie na zeszyt. Co z twoim podopiecznym? Popkiem? Mogę poprosić o następny zestaw pytań. Królem Albanii. Będzie się bił jeszcze? Zaraz no do jego menadżera, dobra? No dobra. A zaprosimy go do podcastu? Zadzwoń do jego menadżera, dobra? Dobra. Co? Kończymy. Tematy się skończyły na dzisiaj wystarczająco. Przyjdzie taki czas, że wymyślimy. Marcin zapewne nie jest u nas ostatni raz. Śledźcie nas, jeśli macie jakieś pytania. Coś tam piszcie w komentarzach. Jeżeli nie macie też... Piszcie, hejtujcie, będziemy się odnosić do waszych hejtów. Na pewno. Czekamy na wasze hejty. Na pewno, bo oni wiedzą, co to znaczy. A właśnie, może tego trenera byśmy zaprosili. Do zobaczenia.